Cześć, witaj w Cineyerze. Mam dla Ciebie dzisiaj kilka narzędzi, które zmieniły kompletnie to, jak edytuję swoje zdjęcia. Pozwolą Ci one na kompletnie automatyczną edycję zdjęć oraz wprowadzanie zmian, które normalnie zajęłyby bardzo dużą ilość czasu, a wszystko to po jednym naciśnięciu guzika. Zapraszam. Zanim zaczniemy, chciałbym tylko wspomnieć, że jeśli interesują Cię filmy takie jak ten, kliknij subskrybuj poniżej, a jeśli już tam jesteś, przy okazji zostaw komentarz. Zawsze chętnie czytam Wasze wypowiedzi, a kiedy już się ich trochę nazbiera, chciałbym na nie odpowiedzieć w poświęconym im filmie. Wróćmy jednak do tematu dzisiejszego odcinka. Będzie to pierwsza z dwóch części na temat tej konkretnej funkcjonalności programu Photoshop, ponieważ chciałbym dać Ci szansę zapamiętania wszystkiego i przećwiczenia wszystkich nowych umiejętności na własnych zdjęciach. Wszystkie pomoce naukowe użyte w tym odcinku możesz znaleźć na www.cineyera.pl, gdzie wraz z opisem odcinka dodaję informacje i przemyślenia, na które nie wpadłem podczas kręcenia tego odcinka. Narzędzia, którymi się dzisiaj zajmiemy, są niesamowicie przydatne podczas drobnych, lecz bardzo ważnych poprawek w zdjęciach. Korekty, do których używamy Photoshopa, nie zawsze muszą dodać czy usunąć przedmiot lub osobę ze zdjęcia. Osobiście najczęściej używam Photoshopa do zmiany nastroju lub stylu zdjęcia, na którym pracuję. Czasami chcę dodać dramatyzmu moim zdjęciom, innym razem chcę, aby wyglądały jak stare, wypowiałe fotografie. Zawsze jednak używam narzędzi, które Ci dzisiaj pokażę. Jeśli w prawym panelu nie widzisz zakładki Właściwości, idź do menu Okno u góry ekranu i upewnij się, że opcja Właściwości jest zaznaczona. W pierwszej zakładce znajdziesz Przekształcenie, Wyrównanie oraz Szybkie operacje. Dział Przekształć przydaje się głównie do szybkiej zmiany rozmiaru, pozycji oraz ułożenia zdjęcia. Idąc od góry mamy szerokość i wysokość obrazu, które możesz zmienić proporcjonalnie lub nieproporcjonalnie używając tego przycisku. Następnie mamy przesunięcie w poziomie i pionie, co raczej nie potrzebuje wyjaśnienia, a poniżej jest obrót oraz odbicie. Określając obrót, dosłownie obrócimy zdjęcie lub raczej aktywną warstwę o ilość stopni wpisaną w tym polu. Pamiętaj, że możesz użyć negatywnych kątów, co spowoduje obrót warstwy w lewo, zamiast domyślnego obrotu w prawo. Funkcje odbicia podmienią Twoje zdjęcie na jego odbicie lustrzane w poziomej oraz pionowej płaszczyźnie. Patrząc na moje zdjęcie, wydaje mi się, że robi ono lepsze wrażenie, kiedy jest odbite w poziomie. Może to tylko ja, ale teraz to zdjęcie jakoś bardziej do mnie przemawia. Daj znać w komentarzach poniżej, co o tym myślisz. Właśnie do takich zmian przydaje się ta sekcja. Mimo że te funkcje są raczej niepozorne, mogą wprowadzić ogromne zmiany do Twoich zdjęć. Przechodząc niżej, zobaczysz dział Wyrównaj i Rozmieść, który dzisiaj pominiemy, ponieważ chciałbym skupić się na funkcjach, które będą dla Ciebie przydatne w codziennej pracy. Muszę się przyznać, że jeszcze nie zdarzyło mi się użyć tych funkcji, ponieważ wszystko, co one oferują, można zrobić w inny, często bardziej dostępny sposób. Jeśli jednak chcesz dowiedzieć się więcej na temat funkcji w dziale Wyrównaj i Rozmieść, daj znać w komentarzach poniżej. Dalej mamy gwóźdź programu, czyli dział Szybkie operacje, który na pierwszy rzut oka wydaje się bardzo niepozorny. Ale uwierz mi, może on niesamowicie przyspieszyć obróbkę zdjęć dzięki wykorzystaniu sztucznej inteligencji, lub inaczej mówiąc, mocy obliczeniowej Twojego komputera. Funkcje te wprowadzą całkowicie automatycznie wykonane poprawki i zmiany. Dwie najczęściej używane opcje to Usuń tło oraz Zaznacz temat, które widzisz natychmiast po otwarciu tej sekcji. Zanim powiem Ci o tych funkcjach, wspomnę jeszcze, że ta sekcja jest bardzo często zasłonięta innymi narzędziami, więc jest bardzo prawdopodobne, że nigdy nie widziałaś tych opcji, mimo tego, że są tam od dawna. Usuń tło, jak sama nazwa wskazuje, pozwala na w pełni automatyczne usunięcie tła ze zdjęcia. Pamiętaj jednak, że automat nigdy nie będzie tak dokładny jak Ty i ma dużą szansę odciąć wąskie, mniej widoczne lub zlewające się z tłem części pierwszego planu. Niemniej jednak funkcja ta może zaoszczędzić Ci ogromną ilość czasu. Opcja Zaznacz temat zaznacza obiekt główny lub innymi słowy pierwszy plan Twojego zdjęcia. W moim przypadku jest to modelka, więc to właśnie ją zaznaczy ta funkcja. Mogę teraz zduplikować to zaznaczenie używając skrótu klawiszowego Ctrl-J, skopiować dzięki Ctrl-C lub po prostu usunąć, wciskając przycisk Delete. Jak zapewne wiesz z tego filmu, możesz zrobić o wiele więcej z takim zaznaczeniem. Jeśli chcesz poeksperymentować na własnych zdjęciach, obejrzyj poprzednie odcinki tej serii zaraz po tym filmie.
Tak jak w przypadku poprzedniej opcji i tym razem zaznaczenie nie jest idealne. Włosy odstające od głowy modelki nie zostały zaznaczone, a przynajmniej nie wszędzie. Przechodząc dalej, zauważysz, że pod tymi dwoma przyciskami znajduje się napis Wyświetl więcej, w który musisz kliknąć, aby zobaczyć pozostałe zautomatyzowane funkcje Photoshopa. Mimo że ta lista wygląda imponująco, tylko kilka z tych funkcji będzie przydatne w codziennej pracy. Pozostałe to raczej artystyczne efekty, które w większości przypadków przydają się tylko w bardzo specyficznych projektach. Oczywiście absolutnie nie uważam, żeby te efekty nie były interesujące, tylko wydaje mi się, że symulują bardzo określone style artystyczne, których na co dzień nie używamy w zdjęciach. Większość z tych operacji robi dokładnie to, na co wskazuje ich nazwa. Na przykład czarno-białe tło automatycznie zmieni tło na czarno-białe, co nada zdjęciu ten dość interesujący wygląd retro z niespodzianką w postaci wyraźnej i kolorowej modelki. Rozmyj tło doda sztucznego rozmycia do tła, czego w przypadku mojego zdjęcia nie zobaczymy zbyt dobrze, ale jest to prawie ten sam efekt, który automatycznie dodawany jest do zdjęć robionych nowszymi smartfonami, aby zasymulować użycie prawdziwego aparatu fotograficznego z sensorem większym niż mały paznokieć. Mimo że nie jest to idealnie dopracowany efekt, radzi sobie dość dobrze, zważywszy na to, jak ogromną pracę musi wykonać komputer, aby dopasować rozmycia do wszystkich maleńkich szczegółów zdjęcia. Funkcja Popraw obraz zrobi co może, aby poprawić zdjęcie, z tym, że nie zawsze zadziała ona w sposób, który będzie Ci odpowiadał. Osobiście staram się unikać automatycznych poprawek, tak jak robienia zdjęć w trybie automatycznym, ponieważ komputer bardzo rzadko uzna konkretną poprawkę jako to, do czego dążę przerabiając moje zdjęcia. Dodaj efekt bichromii, to właściwie filtr, który zmieni Twoje zdjęcie w dwukolorowe monstrum. Mimo że rozumiem, na czym polega bichromia, szczerze powiem, że nie widzę w niej żadnego sensu. W skrócie jest to po prostu zmiana zdjęcia na skalę szarości, z tym, że zamiast odcieni szarego używamy dwóch kolorów, a w tym wypadku są to niebieski i fioletowy. Jeśli taki wygląd zdjęcia jest Ci do czegokolwiek przydatny, gratulacje. Oto narzędzie idealne dla Ciebie. Funkcja Dodaj flarę obiektu jest dość przydatna, szczególnie kiedy przerabiamy zdjęcia na Instagram. Automatycznie doda ona refleks świetlny, który normalnie spowodowany byłby odbiciem światła od soczewek w obiektywie. Mimo że flara dodana tą funkcją dopasowuje się do kolorystyki zdjęcia oraz temperatury światła na zdjęciu, wygląda ona prawie identycznie na każdym zdjęciu, więc myślę, że może szybko się znudzić. Wygładź skórę. Jak pewnie się spodziewasz, wygładzi skórę modelki lub modela. Narzędzia tego typu często wyszukują odcienie skóry i uśredniają wartości pikseli, co oznacza, że może zdarzyć się, że nie tylko skóra zostanie wygładzona, ale także części zdjęcia w podobnym kolorze do skóry modelki. Na naszej liście funkcji pozostały tylko artystyczne filtry, których osobiście nigdy nie używam, ale jeśli szukasz jednego z tych stylów, jak najbardziej poeksperymentuj z nimi. Każdy z tych filtrów robi dokładnie to, na co wskazuje jego okładka, ale w większości przypadków wymagają konkretnego stylu zdjęcia, ponieważ filtry te wzorowane są na malarstwie, które często określane jest bardzo restrykcyjnymi zasadami. Myślę, że na dzisiaj wystarczy. Jeśli masz jakiekolwiek pytania, zostaw komentarz poniżej, a ja bardzo chętnie odpowiem na każdy z nich. Pamiętaj, że pomoce naukowe użyte w tym odcinku, jak i transkrypt całego odcinka znajdziesz na www.cineiera.pl. Opisując odcinki, często dodaję tam informacje i przemyślenia, które nie przyszły mi do głowy podczas kręcenia odcinka, więc warto tam zaglądać od czasu do czasu. Kolejny odcinek już wkrótce, a tymczasem nie przestawaj tworzyć i eksperymentować. Cześć!